to tak. Najpierw będzie dowcip, potem będzie morał, a potem będzie małe kazanie. Krótko być. Wytrzymajcie. Pewnego razu jeden facet stwierdził, że jest zombie i powiedział o tym swojej żonie. I żona próbowała wybić mu to z głowy za wszelką cenę i ze wszystkich sił, i tłumaczeniem, i przykładami, i wykładem, i różnymi sposobami, no ale niciorta, nie udało jej się. Próbowała różnych sił, różnych możliwości, sprowadziła mamę swojego męża, mama mu tłumaczyła, mama podawała mu dowody, że on nie jest tym zombie, ale on absolutnie trwał w tym przekonaniu, że on jest na pewno zombie. W końcu wylądował u lekarza. I tłumaczy temu lekarzowi, no, że on jest zombie. A lekarz mówi tak. A jak udowadnia się, że ktoś jest zombie? A mąż mówi, no, to jest proste. Zombie na przykład mają krwi. Nie leci im krew. I niewiele myśląc, ten lekarz wziął taki nożyk do papieru, cyk, przeciął rękę swojego pacjenta, no i polała się krew. No i wiecie, ten gość patrzy na tą swoją rękę, kmini. Lekarz mówi, no i jaki wniosek? Na co jego pacjent mówi tak. Panie doktorze, wygląda na to, że zombie jednak krwawią. Słuchajcie, jaki z tego morał? Morał jest taki. No nie ma szans, jak jesteśmy przekonani co do jakiejś kwestii dotyczącej siebie albo jakiegoś człowieka, to my naprawdę znajdziemy na to dowody. I naprawdę, żeby potwierdzić tę naszą tezę, te nasze przekonania. I naprawdę nie będziemy zauważali, albo z gigantycznym trudem będziemy zauważali to, co mogłoby to nasze przekonanie podważyć. Jak to się ma do nastolatków? No na przykład tak, że jesteśmy przekonani, że to leniuch. Albo, że to nasze nastoletnie dziecko to jest w ogóle uparty muł. Albo, że to nasze nastoletnie dziecko tylko gapi się bezmyślnie w telefon i mogłoby tak cały dzień. Nawet wtedy będziemy o tym przekonani, kiedy ten nasz leniuch będzie mimo wszystko, mimo tego naszego przekonania, angażował się intensywnie w to, co będzie go interesować. Albo na przykład ten nasz uparty muł, nieskory do współpracy, będzie, chociaż może ze zgrzytaniem zębów, ale ustępował swojemu młodszemu rodzeństwu. Albo ten bezmyślnie, rzekomo gapiący się w telefon nastolatek będzie w tym czasie obsługiwał 15 aplikacji, których nauczenie się zajęłoby nam dobry tydzień, jeśli by nam się udało. Więc czemu nie widzimy tego? Czemu nie widzimy wyjątków od reguły? Czemu nie widzimy, że wyjątek tej reguły nie potwierdza, tylko jest dowodem na to, że jednak nasze przekonanie nie jest jedynie słuszne. No tak, po pierwsze dlatego, że nie jesteśmy w stanie zauważyć wszystkiego, ale po drugie i chyba nawet bardziej w tym wypadku, to dlatego, że no, hello, ale nam nie chodziło o to, żeby on był zaangażowany tylko w to, co go interesuje, tylko że on się na przykład po prostu uczył, przyłożył się do roboty, bo on wiele do roboty to nie ma, nie? Albo jest uparty, bo nas nie słucha. No wspaniale, że on tam czasem ustąpi młodemu, jak tam chce jego rzeczy wziąć, ale mi nie o to chodziło. On ze mną kompletnie nie współpracuje. Albo mi nie chodziło o to, żeby on świetnie obsługiwał telefon, z czego ja tu się mam cieszyć. On się ma zająć prawdziwą robotą. Albo do nauki się wziąć. Albo zrobić coś innego, na podwórko wyjść. A nie takie tam jakieś. Co tam w ogóle jest sensownego w tym telefonie? Zombie wykrwawia się na naszych oczach. Nieraz. Tylko, że on nawet nie wie, ten zombie nasz domowy, że ma nam potknąć i powiedzieć, hello, to krew jest. Przekonania to jest bardzo przyjemna sprawa, słuchajcie. Przyjemna, w sensie nieużyteczna, ale przyjemna taka, że nam porządkuje myślenie i my się nie musimy stale nad czymś zastanawiać, bo to już mamy jakby w głowie poukładane. Tylko niestety taki sposób patrzenia na nasze dzieciaki, czy na siebie samych, czy na naszych mężów, żony, partnerów, partnerki sprawia, że nie dajemy im szansy, nie dajemy sobie szansy. I tak tkwimy. I tak w sumie to trochę tkwimy w kłamstwie. I to tak trochę w takim razie bez sensu jest, nie? Zostawiam Was z tym. Niech Wam się ten zombie trochę przyśni. Mnie też on się przyśni. Mnie też wyprowadza co jakiś czas z moich takich
stref komfortu. Więc niech tak będzie, niech to w nas pracuje. Będę przeszczęśliwa, jeśli będziemy utrzymywali nasz tutaj kontakt pomiędzy Wami a mną na Facebooku, na Instagramie, na podcaście. Podcast, tak, tak, linki będą w opisie. Więc zróbmy to. A najbardziej zapraszam na newsletter, bo to jest już w ogóle coś takiego, co ja mogę tak do Ciebie całkiem wprost, człowiecze. Trzymajcie się ciepło. Damy radę. Pa, pa.